Prosta AC jest styczna w punkcie C, do okręgu ośrodku O. To jest prosta AC jest styczna do okręgu ośrodku O, styczna w punkcie C. Jaka jest długość odcinka AC? Pytamy o tę odległość od punktu A do punktu C i zachęcam was, żebyście teraz zatrzymali ten film i wyznaczyli długość tego odcinka samodzielnie. Ok, zakładam, że spróbowaliście. Podstawową sprawą jest tu to, że jeżeli prosta AC jest styczna do okręgu w punkcie C, to to oznacza, że jest ona prostopadła do promienia tego okręgu. Promienia, który łączy środek okręgu z punktem C. Czyli ten kąt to kąt prosty. To nam się przyda, bo w takim układzie trójkąt AOC jest trójkątem prostokątnym. I na podstawie twierdzenia Pitagorasa możemy z długości dwóch jego boków. Obliczyć długość trzeciego. Mamy na rysunku zaznaczoną długość boku OC, nie znamy całej długości boku AO, wiemy tylko, że odcinek AB ma długość 2. Ale na pewno zauważyliście już, że OB to promień, czyli ma on taką samą długość jak każdy promień tego okręgu, czyli ma długość 3. Długość promienia to odległość od środka okręgu do punktu na okręgu, do dowolnego punktu na okręgu b jest tak samo odległy od O jak C od O. No i wiemy na tej podstawie, że długość przeciwprostokątnej tego trójkąta to 5. Oznaczmy sobie jeszcze odcinek AC pojedynczą literą, na przykład X. I możemy teraz na podstawie twierdzenia Pitagorasa zapisać, że x do kwadratu dodać 3 do kwadratu równa się długość przeciwprostokątnej do kwadratu, czyli 5. Do kwadratu. Gdybyście się zastanawiali, skąd wiadomo, która to przeciwprostokątna, to jest to bok leżący naprzeciwko kąta prostego. Jest to zawsze najdłuższy bok w trójkącie prostokątnym. Rozwiążmy to równanie. x do kwadratu dodać 9 równa się 25. Odejmiemy 9 od obydwu stron i mamy x kwadrat równa się 16. I pewnie się domyślacie, że x równa się 4. Długość x to 4. xem oznaczyliśmy długość odcinka AC, czyli odpowiedź w tym zadaniu brzmi 4.